Uderzenie i wychodzimy, tak? Tym razem na różnicę. Na chwilę mieliśmy mocne wyrwanie. Ale popatrzcie, ja trzymam przy sobie, bo jak zrobię tak, to właśnie. Mhm. Jeszcze nie będę wypadł. Chodź z tyłu, jeszcze nie zdążę odwrócić. Raz, dwa, przy sobie trzymam. Pierwsza rzecz, druga rzecz, nakryj. Nic jak kotek gasz. Wolniutko. Chwycił. Do siebie wszystko. Ja już nie czekam na lepę, tylko teraz się przesuszę. Tu już możecie po swojemu zrobić jak chcecie. No, nie? Ale dla nas jest ważna ta metoda. Mówię, to jest jedna z prostszych, dlatego że tak naprawdę mało kto w ten sposób chwyta, nie? Zazwyczaj gdzieś tak ciuchu mają, to mogę tam otworzyć. Wtedy już trzeba na łatki działać tak. Czy metodą Schmidta. O, bardzo mocno. Proszę. Ale tym razem zróbmy tak, że kciuk będzie widać, że mam łapki. Nakrycie. Wyszarpnięcie. Idę razem z kciukiem. Nie róbcie tylko tak. A! O właśnie, zaczyna się problem. Nie. Jak już chwyciłem, idę. Ja już od razu zrobię ten skok. Bardzo ważne. I sama ręka, blisko siebie. Sama ręka się nie ruszy. Olha isso.